Ogród jest dla mnie miejscem odpoczynku, relaksu, miejscem, gdzie wspólnie z innymi spędzam czas, razem pracujemy. Jest to miejsce tak naprawdę, w którym się integrujemy i poznajemy. Ogród jest dla wszystkich, dla małych, dużych, starych, dla rodzin, dla dzieci. Przychodzę tutaj z synem, żeby miał też miejsce, gdzie zobaczy, jak rosną warzywa, owoce, jak to wygląda naprawdę z krzaczka, a nie ze sklepu. To jest bardzo duża satysfakcja zbierać plony własnej pracy, szczególnie gdy się brało udział w jakichś pracach od początku, od budowy grządek, teraz aż do zbierania plonów. Samo zajęcie nie jest trudne, ono jest raczej przyjemne i każdy może się z nim zmierzyć. Można tu zasadzić zioła, można zasadzić warzywa, zasadzić owoce. Mamy podwyższone rabaty, które ułatwiają seniorom pielęgnację roślin. W ogrodzie nie mamy żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o uczestnictwo. Każdy może przyjść, kto chce, może tutaj być gościem i może być gospodarzem. Chętnie dzielimy się wszystkim tym, co mamy tutaj w ogrodzie. To miejsce jest dla mnie ważne, dlatego że można tutaj znaleźć nowych znajomych i przyjaciół. W weekendy odbywają się w ogrodzie osiedlowym pikniki, koncerty. Zawsze coś przygotuję, jakiś humus przyniosę, kompot. Czuję się częścią tego miejsca. Polecam kontakt z sąsiadami i wspólne zorganizowanie takiego ogrodu, ponieważ im więcej osób zaangażowanych, tym lepiej. Jeżeli ktoś myśli o założeniu takiego ogrodu społecznego, to polecam, naprawdę warto, daje to dużą radość, satysfakcję.